Cześć, witam Cię piłkarzu bardzo serdecznie w tym nowym odcinku. Dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać o tym, jak możesz znaleźć dobry klub piłkarski. Zaczynajmy więc. Zapraszam do oglądania. Otóż w piłce nożnej jest tak, że jeżeli chcesz wyjść na wysoki poziom, musisz grać w klubie. Bez treningu klubowego, który polega na trenowaniu taktyki, grze zespołowej, niestety nie podpiszesz kontraktu na wysokim poziomie. Dlaczego? Otóż ponieważ kiedy twój poziom będzie rosnąć, to będziesz wymagać mieć lepszych zawodników w twojej drużynie. Masz więcej szans, że ktoś cię wypatrzy podczas meczu centralnej ligi juniorów niż podczas jakiegoś niedzielnego grania. Więc to musisz sobie zapisać. I masz dwa sposoby, aby dostać się do jakiegoś dobrego klubu. Pierwszy sposób to jest cud, że ktoś cię wypatrzy właśnie podczas takiego amatorskiego grania. A drugi sposób jest taki, że to ty ruszasz się właśnie do klubu. We Francji mamy tak, że każdy z tych wyższych klubów organizuje testy piłkarskie co roku, aby szukać nowych talentów. Oprócz oczywiście skautów, którzy jeżdżą po całym kraju i wyszukują nowych talentów. Nie myl tutaj takich testów z testami płatnymi, które możesz znaleźć na internecie. Pamiętaj, że Ciebie interesują tylko kluby z ekstraklasy, pierwszej ligi i maksymalnie drugiej ligi. Więc dzisiaj skorzystasz z internetu w dobry sposób i wejdziesz na stronę klubu, który jest blisko Ciebie i który gra w jednej z tych lig. Wejdziesz na stronę i wejdziesz w drużynę, jaką Cię interesuje. Dajmy na to, że będzie to U19, U17, U15 i poszukasz kontaktu do trenera. Kiedy dostaniesz już numer na tej stronie internetowej, to po prostu do niego zadzwonisz, przedstawisz się, oczywiście będziesz miły i profesjonalny, powiesz o swoich ambicjach i powiesz, dlaczego dzwonisz. Po prostu mówisz mu tak: witam, nazywam się tak i tak, gram w piłkę od tylu i tylu lat i chciałbym spróbować swoich sił i dzwonię teraz do Pana, aby umówić się na trening. Możesz to trochę inaczej sformułować. Chodzi tu o to, abyś się przedstawił i wyraził swoje ambicje i chęć do gry w tym właśnie klubie. W większości przypadków, jeżeli klub potrzebuje nowych zawodników, to trener powie Ci chętnie, możesz przyjść. Jeżeli trafisz na sekretarkę klubu, to poproś także ją o dane kontaktowe trenera. Drugim sposobem właśnie na dostanie się do jednego z dobrych klubów będzie postulowanie do SMS-a. Otóż nagram jeszcze filmik o szkole dla piłkarzy, jednak SMS, czyli Szkoła Mistrzostwa Sportowego, jest dobrym rozwiązaniem dla piłkarzy, ponieważ kluby, które mają właśnie taką szkołę, często prowadzą indywidualny tok nauczania. Czyli masz tą profesjonalną otoczkę i Twoje lekcje są dopasowane do Twoich treningów. Zanim jednak dostaniesz się do SMS-a danego klubu, przejdziesz testy lub po prostu jakiś tam meczyk testowy. Nie myśl sobie, że jeżeli pochodzisz z klubu z czwartej lub piątej ligi i przejdziesz nagle do pierwszej lub ekstraklasy, to Cię zdeklasują. Otóż jeżeli dobrze się przygotujesz do takich testów, i tutaj zapraszam Cię do oglądnięcia filmika na ten temat, jak się przygotować, to powinieneś dać sobie radę, przynajmniej kondycyjnie. Technika oczywiście jest to rzecz, nad którą można pracować latami, aby dojść do bardzo dobrego poziomu, więc o to się nie martw. W klubie pierwszy raz będą patrzeć na Twój profesjonalizm, na to, jak się zachowujesz na boisku. Co jeżeli wstydzisz się zadzwonić do trenera? Możesz mu wysłać mail lub od razu jechać na trening i powiedzieć, co Cię zmotywowało, aby przyjechać właśnie i porozmawiać z tym trenerem. Pamiętaj, że jeżeli klub Ci odmówi, to pokaż, że jesteś wytrwały. Spróbuj ich przekonać. Tak naprawdę nie masz nic do stracenia, więc jeżeli Ci odmówią, jeżeli powiedzą Ci, że nie mamy już kogoś na tej pozycji, pokaż, że zależy Ci na tym i że jesteś wytrwały. Jeżeli naprawdę po 2-3 tygodniach rozmowy
nie uda ci się, bo kategorycznie ci odmówią, to zmień klub. Klubów w Polsce mało nie jest, więc szansę swoją masz. Szczególnie, że ty zrozumiałeś to, że musisz inwestować w siebie i trenować więcej niż inni, to na pewno jesteś już ponadprzeciętny, jeżeli chodzi o aspekty fizyczne i techniczne, więc nie powinno być dużego problemu z dostaniem się do lepszego klubu. Słyszałem jeszcze o płatnych testach z internetu. Sam nie miałem styczności z takim czymś. Jeżeli kiedyś mieliście okazję skorzystać z takich testów i udało wam się przejść do jakiegoś lepszego klubu właśnie dzięki tym płatnym testom, to napiszcie w komentarzu. Bardzo mnie to interesuje, aby dowiedzieć się, czy takie coś w ogóle działa i czy nie jest to czysty biznes. Jeżeli chcesz zainwestować w siebie, zapraszam cię do skorzystania z planu treningowego, który jest na mojej stronie, a także do przeczytania książki o odżywianiu się dla piłkarzy. Dziękuję bardzo za uwagę. Determinacja, motywacja, ciężka praca. Idziemy do przodu razem, piłkarzu. Trzymaj się. Cześć.